Myślałem, że moja przygoda z Jaskrem i z powieściami Sapkowskiego już poszła w zapomnienie. Okazało się, że nie. Otóż grupa młodych ludzi namówiła mnie do wzięcia udziału po raz wtóry w tej zabawie. Z radością do niej wróciłem. Przeczytałem bardzo fajny, kuszący scenariusz z dość zaskakującą osobą Jaskra. No i tak postaram się troszkę wam pośpiewać, pograć, powyglądać i postraszyć.